Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja rozmawiał będę dzisiaj z panem Bogdanem Rzońcą, posłem do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie pośle, jesteśmy w okresie międzyświątecznym. Jak pan spędził święta? Absolutnie z rodziną, absolutnie w domu, bez nadzwyczajnych wyjazdów i w takim dużym spokoju, pokoju, no bez polityki. Ale trudno nie wrócić do polityki, bo przed Wigilią widać było pana jeszcze w telewizji i w Warszawie podczas protestu związanego z TVP. Niepotrzebne to zamieszanie jest w ogóle. Byłem w tej Warszawie rzeczywiście, ponieważ kilku kolegów też poprosiło mnie o to. Uważam, że mamy rację broniąc niezależności publicznych mediów i na tym bym zakończył. Dobrze. Panie pośle, jak się obserwuje Polskę jasu z Brukseli? Polska jest bardzo interesującym krajem dla Brukseli z geopolitycznego punktu widzenia, geograficznego punktu widzenia, z uwagi na wojnę na Ukrainie, z uwagi na nasze postępy gospodarcze, z uwagi na to, że budujemy bardzo silną armię w środku Europy. To cieszy się dużym zainteresowaniem i nawet to nie wybrzmiewa tak w Polsce, jak tam o tym się mówi. Także te sukcesy gospodarcze ostatnich lat, bardzo niskie bezrobocie, dobre PKB, niskie zadłużenie Polski w stosunku na przykład do Grecji, Hiszpanii, Włoch, to jest przedmiotem pewnego rodzaju podziwu, a więc sytuacja gospodarcza w Polsce jest całkiem niezła, wbrew temu, co mówi się w gremiach politycznych, czy przy walce politycznej, no wiadomo, jedni krytykują drugich, tak było, jest i będzie, no ale ja myślę, każda że... kampania ma swoje prawa. Każda kampania ma swoje prawa, to ja myślę, że generalnie każdy Polak odczuwa, że w Polsce można spokojnie dobrze żyć, że ta stopa życiowa się podnosi, że możemy się porównywać już do tej stopy, która jest w Hiszpanii, w Portugalii. No a przed nami jeszcze trochę wysiłku, żebyśmy na przykład dorównali Niemcom. No właśnie, spotkaliśmy się też między innymi dlatego, że ukazała się pana książka Unia Europejska, Ślady zła, znaki dobra, wydana przez wydawnictwo Szary Wirk. Właśnie, skąd pomysł na tą książkę? No minęło 4,5 roku, jak jestem w Parlamencie Europejskim, więc jest to próba pewnego rodzaju podsumowania mojej pracy tam w Brukseli. Sformułowałem kilka uwag własnych, ale też posiłkowałem się pewnego rodzaju dokumentami, które funkcjonują w obiegu, tak powiem, urzędniczym, parlamentarnym w Brukseli. No i te uwagi moje są takie, że Unia Europejska wcale nie jest ani szatańskim pomysłem, ani niebiańskim pomysłem. Jest to jedna z organizacji ważnych, bym powiedział nawet potrzebnych, tylko w tym momencie, i to formułuję w swojej książce, źle zarządzana. Panie pośle, czy zmienił pan sposób myślenia, jak my, wstępując do Unii, chcieliśmy być w tej starej Unii, w tej Unii, w której żyje się naprawdę dobrze, z perspektywy tych kilkunastu lat? Czy tak samo by pan powiedział, że dobrze, że weszliśmy do tej Unii, bo na przykład standard życia nam się wyrównał czy zwiększył? Warto być w Unii Europejskiej i w ogóle nie dopuszczam myśli takiej, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Natomiast do innej Unii wstępowaliśmy w 2004 roku, 1 maja. Natomiast ta Unia Europejska dzisiaj jest trochę inna. I oczywiście ja rozumiem, że czas nie znosi próżni, te zmiany muszą się pojawić, ale uważam, że i też o tym tu piszę, że ten lewicowo-liberalny kierunek zarządzania Unią Europejską nie jest najlepszym rozwiązaniem. Że potrzeba jednak trochę namysłu nad takim budowaniem wspólnoty europejskiej, w której równe narody i równe państwa będą ze sobą spokojnie dyskutować, debatować i prowadzić ten projekt unijny w dobrym kierunku. Dlatego, że brak debaty to jest jeden z problemów. Brak autorytetów. Czyli nie ma debaty na temat Unii Europejskiej? Na temat przyszłości Europy. No, chociażby weźmy pod uwagę sytuację, powiedzmy, na Ukrainie, wojnę. Wybuchła wojna, Unia Europejska długo milczała. Nawet jeden z polityków europejskich powiedział, że... To co, była zaskoczona, że wybuchła wojna? No właśnie. Amerykanie kilka miesięcy wcześniej już informowali, że Putin jednak wkroczył. Amerykanie informowali, Boris Johnson sformułował nawet tezę, że poprzedni premier Wielkiej Brytanii, że Unia Europejska chciała w ogóle poddania Ukrainy Putinowi i oddania terytorium, żeby tej wojny nie było. I tylko dzięki temu, że kraje przyfrontowe, takie jak Polska, Rumunia, Węgry, Czechy,
Europa Środkowa zrobiły larum, to później Unia Europejska przyłączyła się do tego działania i dzisiaj mówimy o 12 pakiecie sankcji przeciwko Rosji, no ale mówimy aż o 12 pakiecie. I proszę zwrócić uwagę, jak trudno Europie Zachodniej, liderom Unii Europejskiej nazwać barbarzyństwo barbarzyństwem. Po co tych 12 pakietów sankcji? Czyż nie można tego było zrobić raz, a dobrze, czyli odciąć Putina od systemów informatycznych, systemów bankowych, zerwać umowy gospodarcze? Putin byłby w innym miejscu. Natomiast te takie działania poprzez te kolejne pakiety sankcji no, powoduje, że dajemy Putinowi szansę, który w tej chwili wiąże się silnie z Chinami, z Azją i dalej ma dopływ dolarów do swojej gospodarki, dalej może się zbroić, przestawia swoją gospodarkę na tory gospodarcze, które wskazują że na to, że będzie chciał dokonać kolejnych aneksji, kolejnych ataków. O tym zresztą mówią także politycy europejscy i liderzy w NATO. Ale panie pośle, wyobrażał pan sobie, że Unia Europejska stanie i nie wiem, tupnie nogą i nie wiem, zamknie Putina, że restrykcje będą tak głębokie? Te gałęzie gospodarczej i Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych są tak powiązane z Rosją, że chyba takiego cesarskiego cięcia to trudno było wykonać. Nie można było tego zrobić, dlatego że Unia Europejska no, nie jest organizacją jednorodną. Jeśli na przykład mówimy o budżecie Unii Europejskiej, uważam, że w Polsce przerysowaliśmy bardzo te wszystkie informacje o wpływach, które z Unii Europejskiej są na przykład do Polski, które decydują o polskiej gospodarce. Oczywiście, że jest pomoc z budżetu Unii Europejskiej dla Polski. Dla przykładu powiem, że w 2023 roku wpłacimy do Unii Europejskiej około 7 miliardów euro, ale otrzymamy 15 miliardów euro, czyli jesteśmy na dużym plusie. I od tej strony wszystko... Dwa razy więcej. Tak, i od tej strony wszystko jest okej. Tylko czy te 15 miliardów euro, a tak naprawdę netto 7 miliardów euro ma decydować o polskiej gospodarce, bo tyle w 2023 roku do Polski wpłynęło. I wpłynie w przyszłym roku, w 2024 podobnie. Na przykład mamy do podziału w 2024 roku 189 miliardów euro na 27 krajów. Więc to nie są jakieś pieniądze, które mają decydować o rozwoju gospodarczym. Więc kierunek na to, żeby współpracować w ramach Unii jest dobry i potrzebny. Dużo większą wartością dla mnie niż te dotacje z Unii Europejskiej, niż te wymarzone jakieś pieniądze, dużo większą wartością jest wolny rynek i to, że przedsiębiorcy mogą handlować, że możemy jeździć, że nie stoimy w kolejkach po wizy i to jest ta wartość Unii Europejskiej dla mnie najważniejsza. Natomiast mówienie, że Unia nam cokolwiek daje za darmo, nie jest po prostu do końca prawdziwe i uważam, że wzmacnianie polskiej gospodarki to jest zadanie każdego rządu. Robią to Niemcy, robią to Francuzi i inne kraje. Pilnują na przykład interesów rolniczych Holendrzy bardzo mocno, Francuzi bardzo mocno dbają o swoje rolnictwo i my na przykład też w ramach Unii Europejskiej będąc musimy o to dbać. A więc pieniądze z Unii Europejskiej, tak, jesteśmy na plusie, ale nie są to pieniądze absolutnie decydujące o sile gospodarczej państwa polskiego. Ale większość społeczeństwa mówi, bez pieniędzy z Unii nie dalibyśmy sobie rady. No, to jest błąd. Te pieniądze, jeszcze raz powtórzę, są potrzebne i one nam się należą, bo płacimy składkę, bo otworzyliśmy Polskę na rynki gospodarcze innych krajów. Cieszymy się, że przyjeżdżają inwestorzy do Polski, budują firmy, zatrudniają ludzi, mamy dopływ nowych technologii, to jest okej, wszystko. Natomiast z pola widzenia nie może nam zejść to, żeby na przykład wyprzedać polskie firmy, żebyśmy nie mieli takich flagowych, powiedzmy, projektów gospodarczych jak Orlen. Niemcy mają swoją własną pocztę, Niemcy mają Deutsche Bahn, Niemcy mają Lufthansa i to wszystko są firmy niemieckie. Francuzi mają swoje prywatne firmy, na przykład ostatnio znacjonalizowali Francuzi całą energetykę jądrową, która jest w rękach państwa francuskiego, to nie są prywatne elektrownie, więc podobnie powinno być w Polsce. Każdy kraj powinien dbać o swoich przedsiębiorców, o firmy, tak zwane firmy skarbu państwa i wtedy będzie dobrze. Natomiast oczywiście jeśli coś można sprzedać albo zrobić jakiś dobry interes, to niech robią to prywatni przedsiębiorcy, którzy też potrafią to dobrze robić, czasem lepiej to robią jak państwo. Panie pośle, ale walczymy dzisiaj i wiele samorządowców powie, bez KPO nie potrafimy spiąć budżetu, że bez KPO nie ruszą duże inwestycje, bez KPO nie będzie boom gospodarczego w energooszczędne gospodarkę.
Jeden z rozdziałów w tej książce poświęciłem budżetowi Unii Europejskiej. Myślę, że napisałem to tak, bo chciałbym, żeby każdy Polak, każdy mieszkaniec Podkarpacia zrozumiał, skąd Unia Europejska ma pieniądze. Unia Europejska nie ma własnych pieniędzy. Unia Europejska ma pieniądze ze składek. 70% budżetu Unii Europejskiej to są składki 27 krajów. To jest tak samo jak i z budżetem kraju. Premier nie ma własnych pieniędzy, to są nasze pieniądze. Budżet z Unii to są składki. Ale pytał pan o KPO, więc jeśli odpowiadam. KPO jest pożyczką. KPO, krajowe pieniądze na krajowe plany odbudowy, na te 27 krajowych planów odbudowy, to są pieniądze wyasygnowane z pożyczki. Komisja Europejska wzięła 750 miliardów euro pożyczki i realizuje, czy dzieli te pieniądze później na te krajowe plany odbudowy. Wiele z krajów w tej chwili po prostu zmieniło swoje plany odbudowy i to się dzieje w tej chwili. No a na dzisiaj, można powiedzieć, że jesteśmy przy końcu roku, jeszcze 5 krajów Unii Europejskiej nie otrzymało ani jednego euro z KPO. To są Niemcy, Szwecja, Holandia, Niderlandy teraz się mówi, Polska i Węgry. No to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość zablokowało te pieniądze w Niemczech, w Szwecji czy w Holandii, bo po prostu kamienie milowe trzeba zrealizować i jeśli te kamienie nie są realizowane, to Unia nie daje tych pieniędzy. Więc raczej uważam, że w tym wypadku Unia Europejska działa dosyć programowo, traktuje wszystkie kraje równo, choć te 40 rezolucji, które przeciwko Polsce wyprodukowała Platforma Obywatelska razem tam z PSL-em i z Lewicą Polską w Parlamencie Europejskim, nie zostało bez znaczenia dla sytuacji w Polsce i to niestety te rezolucje przekładały się na działania przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy, a później no, przy tych wyborach to też było odczuwalne. Panie pośle, mówił pan, że kraje takie jak Niemcy czy kraje Holandia, Beneluxu walczą o własne rolnictwo. Czy nie jest tak, że właśnie te kraje, ale też i Polska, trochę boimy się rolnictwa ukraińskiego? Zasyp rynkiem, zbożem ukraińskim, dzisiaj jest problem z kukurydzą. Czy to nie jest też tak, że tam są olbrzymie połacie pola, bardzo żywnego pola i że to może być konkurencja dla europejskiego rynku zboża? Czy każdej produkcji rolnej. Musimy się tu rozprawić z kolejnym mitem. Otóż jeśli mówimy o produktach rolnych z Ukrainy, to nie mówimy tu o produkcji rolnej rolników ukraińskich. Na Ukrainie po 200, po 300 tysięcy hektarów mają kampanie amerykańskie, holenderskie, włoskie, niemieckie. Sam byłem wielokrotnie na Ukrainie, widziałem te potężne maszyny i myślę sobie, to czyżby Ukraińcy mieli pieniądze na takie urządzenia, na taki sprzęt? No nie. Więc jeśli cokolwiek produkuje się na dużą skalę w obszarze rolnictwa na Ukrainie, to produkuje to biznes niemiecki, francuski, holenderski, włoski. I to jest później sprzedawane. Amerykański także. Także amerykański. I te produkty są później sprzedawane na cały świat. Więc jeśli teraz rolnicy polscy blokują granice po to, żeby bronić własnego interesu, to wcale się nie dziwię, bo Unia Europejska po prostu widząc wojnę na Ukrainie spowodowała, że ten handel z Ukrainą jest po prostu wolny. Każdy może z Ukrainy wywozić, jest taka nawet potrzeba, żeby dostarczyć to zboże do krajów afrykańskich różnymi drogami. Teraz najwięcej wywozi się przez Rumunię, ale no, jeśli zablokowane jest Morze Czarne, no to też te inne kanały, tak zwane kanały solidarnościowe muszą być uruchomione, ale z drugiej strony, przecież powiedzmy to wprost, nie możemy zniszczyć polskiego rolnictwa i ja popieram tych rolników, którzy domagają się swoich powiedzmy praw w obszarze gospodarczym, no a Unia Europejska powinna rekompensować te ewentualne straty, policzone, wyliczalne straty rolników polskich, bo ma na to pieniądze. Ale ktoś na tym zbożu zarobił. Ktoś zarobił, dlatego że tego jeszcze nie znamy do końca, ale ta lista tych firm, które handlowały z Ukrainą albo wywoziły te produkty rolne, jeszcze nie jest do końca znana, natomiast od razu powiem, to, że z Ukrainy wywożono te produkty rolne i dalej są wywożone te produkty rolne, to nie jest przestępstwo. Tak, oczywiście. To nie możemy powiedzieć, że no biznes jest biznes. Każdy szuka swoich szans biznesowych i my nie możemy zakazać tego biznesu, tym przedsiębiorstwom, natomiast chronić polski rynek powinniśmy. Panie pośle, mówiąc o Ukrainie, dzisiaj Ukraina już jest, mówi się, że w przedpokoju do Unii Europejskiej. Ta droga w tym przedpokoju trochę jeszcze potrwa, pewnie kilka lat.
jest szansa, taka realna szansa, że Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i ta nasza granica z Rosją przesunie się dalej, że już nie będziemy tym krajem granicznym, tylko ta granica będzie na Ukrainie? Czy jest taka szansa i wierzy pan w to, że za, nie wiem, 2, 3, 4 lata tak się stanie? Nie, za 2, 3, 4 lata to się nie stanie, to się może stać w przeciągu najbliższych 10 lat, oby się to stało, natomiast oczywiście Ukraina musi zrobić pewne porządki u siebie, zanim wejdzie do tej Unii Europejskiej. Nie jest tajemnicą, że tam jest duża korupcja, nie jest tajemnicą, że jest duży rozdźwięk w tej chwili między władzami cywilnymi na Ukrainie, a wojskowymi. Obawiamy się, że Ukraina na tym sama może bardzo ucierpieć. Jest problem dzisiaj ogromny, pod koniec roku, z środkami finansowymi dla Ukrainy. Jeszcze Amerykanie nie przekazali tych pieniędzy, które obiecali. Unia nie przekazała tych 50 miliardów euro, które obiecała w uchwale sprzed 2 miesięcy. A sama Ukraina nie da sobie. Sama Ukraina w tej chwili ma minus 106% PKB, czyli tam po prostu nie ma gospodarki. Oni zjadają własny ogon w tej chwili. Jeśli my nie pomożemy Ukrainie, to Putin zajmie Ukrainę i niestety obawiam się, że w tym kierunku idą te działania Putina, który jest coraz silniejszy, który jednak odnosi sukcesy na tej wojnie, a Ukraina bez pieniędzy sama nie da rady. Więc to jest moim zdaniem największe wyzwanie w tej chwili dla Unii Europejskiej. Powstrzymać Putina, pomóc Ukrainie, zakończyć tę wojnę i budować po prostu wspólnotę europejską na zdrowych, normalnych zasadach, w którym każdy kraj będzie miał coś do powiedzenia, a nie tylko Niemcy i Francja. Ale czy będą jakieś takie udogodnienia w tym okresie przejściowym pomiędzy na przykład Polską a Ukrainą, że będzie na przykład łatwiejszy wjazd na Ukrainę? No te udogodnienia już są. My bardzo chętnie jechalibyśmy do Lwowa, gdybyśmy nie musieli stać kilka godzin na granicy, bo dłużej stoimy niż wjeżdżamy. Właśnie czy będą takie udogodnienia? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy znowu się nie okaże, że ktoś na tym zarobił? No tak, w tej chwili jest taka sytuacja, że Unia Europejska zniosła zezwolenia od strony Ukrainy wjazdu do Unii Europejskiej z czymkolwiek. Czyli każdy milion ciężarówek z Ukrainy może wjeżdżać do Europy, natomiast to jest bardzo szkodliwe dla polskich przewoźników, to jest bardzo niedobre dla gospodarki kilku krajów europejskich i ten konflikt na granicy, te wszystkie strajki przewoźników mają swoje uzasadnienie, no bo Polska była potentatem, czy polscy przewoźnicy byli potentatem w Europie, ale stracili rynek na skutek decyzji Komisji Europejskiej, nie na ale skutek tak błędów polskich. Ale tak samo było z Polakami, jak wjeżdżali na rynek niemiecki czy francuski. Też pamiętamy, że były strajki. Ale nie na taką skalę. Natomiast dziś słyszymy o tym, że no tak, że rejestrują się na Ukrainie rosyjscy przewoźnicy, że jest dużo kombinacji, no i ci polscy przewoźnicy po prostu przegrywają. Więc ja staję, podobnie jak przy rolnikach, po stronie polskich przewoźników, to powinno być uregulowane i to może uregulować tylko Komisja Europejska. Żaden Donald Tusk, ani jakiś minister rolnictwa w pojedynkę niczego dobrego nie zrobi, bo nie ma takiej siły politycznej. Komisja Europejska powinna pomóc Polsce w tych problemach na granicy i myślę, że to jest naczelne zadanie w tej chwili polskiej administracji w Brukseli, żeby wydobyć pieniądze z Unii Europejskiej na rekompensaty dla polskich rolników i dla przewoźników, którzy po prostu ewidentnie tracą na tej wojnie. Dlaczego żeśmy do tej pory tego nie zrobili? No, próbowaliśmy to robić jak mogliśmy, no ale decyzja Komisji Europejskiej była jednoznaczna. Na Ukrainie trwa wojna, Ukrainie trzeba pomóc, wobec tego tworzymy korytarze solidarnościowe. Te korytarze działają w jedną stronę, z Ukrainy można wywieźć wszystko. Korzystają na tym handlowcy, którym nie można zabronić prowadzenia działalności biznesowej. Sprowadzają zboże, buraki cukrowe, miękkie owoce, zakłócają rynek, no ale jesteśmy w Unii Europejskiej, wobec tego Komisja Europejska, wydając taką zgodę dla Ukrainy, musi pamiętać o tym, że polscy rolnicy, polscy sadownicy, polscy producenci żywności no, cierpią na tym. Panie pośle, a co z pakietem klimatycznym? To jest bardzo duże wyzwanie dla Unii Europejskiej. No, Unia chce mieć pierwsze miejsce na świecie w pakiecie klimatycznym, w ochronie klimatu. To jest błąd. Ponieważ pakiet klimatyczny nie jest darmowy, bardzo obciąża firmy, na przykład każdy producent energii w Polsce, w każdym innym kraju musi płacić tak zwane podatki od emisji dwutlenku węgla. To powoduje, że na przykład niemieckie firmy w tej chwili uciekają z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii,
albo do Chin, albo do Stanów Zjednoczonych. To powoduje, że ogromne koncerny europejskie po prostu przestają konkurować z koncernami chińskimi czy amerykańskimi i Unia Europejska przez to szybkie wprowadzanie pakietu klimatycznego, bardzo drogiego pakietu, obciążającego i firmy, i osoby, bo przecież przed nami kolejne nowe podatki, które wejdą w życie od 2025 roku, podatki od paliw samochodowych, podatki od paliw domowych. Te podatki będą właśnie miały być w przyszłości przeznaczane przez Unię Europejską na modernizację linii przesyłowych, linii energetycznych, ale Unia nie ma własnych pieniędzy. Jak nie pozbiera tych pieniędzy ze składek od państw członkowskich, jak nie weźmie tych pieniędzy z cła i z VAT-u i z podatku od recyklingu, nieprzetworzonych plastików w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to Unia nie ma własnych pieniędzy, bo Unia nie ma własnych firm. Więc te składki są oczywiście wszystkie bardzo drogie i one powodują dużą niechęć mieszkańców Unii Europejskiej, coraz większą niechęć mieszkańców Unii Europejskiej do pobytu w Unii Europejskiej. A już firmy po prostu, jak powiedziałem, uciekają. Więc trzeba spowolnić, zmienić ten pakiet klimatyczny. Oczywiście, że jesteśmy za ochroną klimatu. To jest klimatu. Zło dla gospodarki? To jest dla gospodarki może nie zło, tylko obciążenie. I to obciążenie szybko wprowadzane powoduje, że firmy przestają być konkurencyjne. Wobec tego trzeba tak chronić klimat, żeby widzieć na przykład problemy energetyczne. Jeśli Unia Europejska nie zainwestuje w elektrownie węglowe, gazowe, atomowe, to przegramy z Chinami i z Ameryką, bo ta energia będzie u nas tak droga, że wszystko, co jest produkowane przy użyciu energii, będzie drogie. I chleb będzie droższy, i samochody będą droższe, telewizory i tak dalej, i tak dalej. A więc Amerykanie wynaleźli już takie technologie węglowe, że ich elektrownie węglowe są prawie zeroemisyjne, ale biorą ten węgiel, wydobywają i korzystają z niego. Podobnie powinna zrobić Polska, czyli miks energetyczny to jest jedno. Przypomnę, my już mamy 25% energii w Polsce pochodzi z odnawialnych źródeł energii, więc zrobiliśmy bardzo duży krok w tej materii. Ale nie możemy tylko uzależnić się od słońca, od wiatru, bo bywa, że słońce nie świeci i wiatr nie wieje. Ale też węgla nie mamy na 1000 lat. No ale na kilkaset lat mamy tego węgla i zrobiliśmy już błąd, że zaleliśmy wodą niektóre kopalnie. Nikt tego nie zrobił na taką skalę jak w Polsce i uważam, że powinniśmy naprawdę pielęgnować te wszystkie nasze źródła energii i gaz. 25% gazu w Polsce pobieramy, 75% kupujemy na giełdach światowych. To wszystko powinno funkcjonować w takim tym miksie i każdy normalny kraj powinien oczywiście, myśląc o ochronie klimatu, też myśleć o tym, jak dostarczyć tańszą energię przeciętnej rodzinie, bo te wszystkie skutki, te koszty życia no nie mogą powodować, że tylko będziemy płacić za prąd i za gaz i na tym kończy się życie rodzinne. Każdy chce żyć w coraz lepszych, komfortowych warunkach. Panie pośle, wracając do książki, w którymś z rozdziałów czytam tęczowy rozkład Europy. To znaczy co? Boimy się tej tęczy? Czy wyobraża pan sobie, że w polskiej szkole czy w europejskiej szkole będzie wisiał krzyż, a obok będzie wisiała flaga tęczowa? Trochę prowokacyjnie napisałem tutaj, że jest ten tęczowy rozkład Europy, dlatego że no, my się nie boimy tęczy, ona nawet ładnie wygląda, tylko że jest tak, powiedzmy, przerysowanie problematyki zagrożeń niby jakimś prześladowaniem ludzi o odmiennych płciach, że aż w głowie mi się to nie mieści, że Unia Europejska w tym kierunku tak mocno idzie. No ja byłem na przykład w takiej delegacji Komisji Budżetowej w Mozambiku i w Senegalu, było nas około 20 europosłów i proszę sobie wyobrazić, że tam kobiety powiedzmy afrykańskie, jak stawiały pytania, to nie pytały o to, czy my dostarczymy im wody, chleba, mleka, tylko pytały się, czy będą pieniądze na równość, na politykę genderową. To już świadczy o tym, jak mocno lewica światowa buduje swoje przyczółki w różnych krajach na kontynencie. To nie są pierwszorzędne problemy, więc ten tęczowy rozkład Europy to jest po prostu po to, żeby o tym napisałem, żeby pokazać, że w Unii Europejskiej są większe problemy właśnie związane z bezrobociem, z wykluczeniem komunikacyjnym. 22% mieszkańców Unii Europejskiej nie ma ciepłej wody.
22%. A więc ta stopa życia w wielu krajach się pogorszyła przez COVID, przez wojnę na Ukrainie, przez kryzys energetyczny. No a my mówimy ciągle, że polityka genderowa to jest najważniejsza rzecz. Nie. Każdy normalny człowiek szanuje jego osobowość każdego innego. Ja też to staram się robić i na pewno będę przeciwnikiem gmatwania życiorysów i odbierania na przykład rodzicom wpływu na to, czego uczą się ich dzieci w szkole. I uważam, że system wychowawczy to jest właśnie współpraca między rodzicami a szkołą, państwowym systemem edukacyjnym. Tu na siłę nic nie wolno zrobić, bo bardzo można skrzywdzić dzieci, więc niech rodzice odpowiadają za to wychowanie dzieci. Czyli w szkole może wisieć i krzyż, i tańczowa flaga? Jeżeli rodzice, tak jeżeli rodzice zadecydują o tym, no to będzie to wola po prostu tych ludzi. Natomiast krzyż nikomu w życiu nie zaszkodził. I uważam, że nie zaszkodzi nigdy, więc krzyż jakby rozpościera przed nami nowe szanse i uważam, że z krzyżem spokojnym możemy patrzeć spokojnie w przyszłość. Panie pośle, w tym roku zorganizował pan taką, myślę, że już słynną wystawę w Brukseli dotyczącą zniszczenia jasła. W przyszłym roku mamy 80. rocznicę bestialsko zniszczonego jasła. Jak ja opowiadam, że jasło zostało zniszczone w 73 czy 76%, to w Polsce nikt nie chce mi uwierzyć, bo wszyscy zadają proste pytanie, dlaczego zostało zniszczone jasło, ale zostało zniszczona i Warszawa. Tam wiemy, bo było powstanie warszawskie. Jak ta wystawa została przyjęta w Brukseli? Wystawa została przyjęta dobrze, nawet jeden niemiecki europoseł przyszedł i wpisał się do kroniki, uznając, że jest to ważne wydarzenie, ale byli też oczywiście inni europosłowie z różnych krajów. Chodzi o to, że my mamy ciągle problem z historią Polski i zorientowałem się dosyć szybko w Parlamencie Europejskim, że po prostu przeciętny członek Parlamentu Europejskiego ma zielone pojęcie o historii Polski. Historia Polski kończy się w zasadzie i zaczyna dla nich na powstaniu w getcie żydowskim. O tym wiedzą. Nie wiedzą nic o powstaniu warszawskim, nie wiedzą nic o wojnie obronnej, kompletnie nie wiedzą o tym, jak Polska ucierpiała w tej II wojnie światowej i kto tą II wojnę światową do końca wywołał. Są bardzo różne opinie na ten temat. Więc naszym zadaniem jest opowiadać tą historię cały czas i powinna to robić polska dyplomacja, polscy politycy, każdy, polscy nauczyciele. Powinniśmy mówić, jak naprawdę było. Nie bójmy się nawet trudnych faktów z okresu II wojny światowej, bo też takie były, ale no, rodzina Ulmów, prawda, bohaterska postawa tych ludzi ratujących życie Żydów, fakt w ogóle nieznany w Brukseli. Zburzenie jasła, po to pokazaliśmy, żeby pokazać, jak postępowali Niemcy w tym wypadku, przecież jasło zostało zniszczone nie na skutek działań wojennych, nie to, że były fronty i prawda, armaty, tylko dlatego, to że... To była zemsta. To była zemsta na Jaślanach. To najpierw wysiedlili Jaślan Niemcy, później okradli, 1000 wagonów wywieziono z Jasła, z różnego, na stoły dębowe, obrazy, klamki odkręcano nawet i 1022 wagony wywieziono do różnych miast w Niemczech, okradziono Polaków, a później na samym końcu to, czego nie wywieziono, to spalono, a resztę zburzono. Więc zostało kilka domów, jak wiemy z tej historii. No, I my musimy tak działać. Nie powinniśmy się oglądać na to, że ktoś coś dobrego powie o Polsce, tylko powinniśmy pokazywać i mówić tak, oceńcie sami, co Niemcy zrobili z Polską, co Niemcy zrobili z Warszawą. Nie jacyś naziści wymyśleni na użytek polityczny, tylko co zrobili Niemcy z jasłem. To przeciętny Europejczyk powinien wiedzieć. Dziś mówi się, że Austriacy nie brali udziału w wojnie, że byli też jakimiś tam nazistami. A tak naprawdę to i w Austrii, i w Niemczech rozpoczęły się całe te ruchy faszystowskie. Panie pośle, ja pamiętam, kiedy w Brukseli mówiliśmy o Ignacym Łukasiewiczu, to jeden z Hiszpanów stał i zadał pytanie, kto to był Ignacy Łukasiewicz? Czy ta baryłka i ta bubrka, gdzie to w ogóle istniało? Czy właśnie nie jest za mało tego, żebyśmy do tych korzeni wrócili i o dobru narodowym, europejskim, bo to już jest nie tylko polski, ale europejskim, chwalili się, ale też i przypominali o tym europejskim tragedii, która się stała właśnie między innymi w Jaśle, bo jasło to jest takim przykładem tego, czym była II wojna światowa. No właśnie Łukasiewicz jest dobrym przykładem, wizjonera,
filantropa, przedsiębiorcy, naukowca. Świat go nie zna, prawda? Europa go nie zna. Europa go nie zna. Więc to bardzo, bardzo dobra inicjatywa, ta wystawa w Łukasiewiczu. I tak powinniśmy właśnie programowo postępować. Na to powinny być pieniądze w Polsce, w polskim budżecie, w polskich samorządach. Bez sensu jest próbowanie się wiosek czy gmin bieszczadzkich w Bieszczadach, czy Jasła-Wiaśle. Trzeba się promować daleko od Polski i pokazywać właśnie te fantastyczne przykłady polskich matematyków, polskich uczonych, polskich przedsiębiorców, biznesmenów, którzy, no, polskich bohaterów, walczyliśmy za wolność naszą i waszą. Więc o tym trzeba mówić, bo to wszystko jest spychane na margines. I mówi się o tym, że no, właściwie ta niemiecka kultura prawna powoduje, że to jest w dalszym ciągu kraj, najważniejszy kraj w Europie czy na świecie. No nie, budujmy taką przyjazną, solidarną Europę. Każdy kraj ma coś dobrego do zaoferowania, każdy kraj może coś dobrego sobie powiedzieć. I w tej książce dosyć wyraźnie o tym piszę. Nie wolno nam zniszczyć dziedzictwa narodowego Europy, a o tym Unia Europejska w ogóle nie chce rozmawiać. Nie chce mówić o narodach, a nawet jeden z prekursorów Unii Europejskiej, Jean Monnet, napisał, że będzie wielkim nieszczęściem Europy, on to pisał w czasie II wojny światowej, jeśli Europa będzie odbudowywana na podstawie państw narodowych. No nie, no przecież o to właśnie chodzi, żeby Francuzi byli Francuzami, Niemcy Niemcami, Polacy Polakami, Węgrzy Węgrami i żebyśmy budowali tą solidarność między sobą, solidarność narodową. Żadne inne rozwiązanie się nie przyjmie, bo ono jest antynaturalne. Więc więcej jest śladów zła czy znaków dobra? Jest chyba równowaga. Jak powiedziałem, nie jest to, Unia nie jest szatańskim pomysłem, ani jakimś niebiańskim. Natomiast Unię warto rozwijać, zmieniać, warto być w Unii. Jestem jej zwolennikiem i chciałbym przekazać także przez tą książkę no, tych parę informacji, jak lepiej zorganizować Unię Europejską na przyszłość, bo ona jest po prostu potrzebna. A jak możemy korzystać, to jak najwięcej? A jak możemy, to tą Brukselkę trzeba wyciskać. Panie pośle, jesteśmy na przełomie roku. Czego możemy życzyć mieszkańcom Podkarpacia? Jaki może być przyszły 2024 rok? Trzeba życzyć pokoju wszystkim mieszkańcom Podkarpacia, gościom, tym, którzy spędzają Sylwestra na Podkarpaciu. Życzę po prostu pomyślności, zdrowia i pokoju. Uważam, że jeśli będzie pokój, jeśli będziemy zdrowi, jeśli będziemy szanować kultury i to dziedzictwo kulturowe naszych sąsiadów, będziemy lepiej organizować swoją przyszłość, będziemy bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, a więc szczęśliwego nowego roku 2024. A ja przypomnę, że rozmawiałem z panem Bogdanem Rzońcą, posłem do Parlamentu Europejskiego, autorem książki Europa, Unia Europejska, ślady zła, znaki dobra. Dziękuję za rozmowę i myślę, że szczęśliwego nowego roku. Życzę dobrej lektury i uwagi jakieś może gdzieś na Facebooku, na Twitterze. Nie z wszystkim każdy musi się zgadzać, co napisałem. Dziękujemy i do zobaczenia.